Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden i chciałem wam dzisiaj zaprezentować nową piłę z Lidla. Zanim przejdziemy do piły, to muszę się usprawiedliwić. Dawno mnie nie było, byłem miesiąc na L4, już nawet wspominałem o tym w jednym filmie, w którym też robiłem unboxing, pokazywałem taką kuchenkę. Ale nie wiem, jak te filmy będę montował, jak je będę udostępniał, więc jeżeli ktoś tego filmu z jakiegoś tam powodu nie widział, to film był albo będzie, a ja nie będę już opowiadał o swojej chorobie, tylko skupmy się na pile z Lidla. Piła z Lidla, kultowa, każdy w zasadzie bushcraftowiec w tym kraju miał, ma lub będzie miał piłę z Lidla, na pewno kiedyś z niej korzystał, na pewno widział, że jak ktoś taką piłę ma, w internecie ta piła też już była omawiana w zasadzie chyba przez wszystkie ważniejsze i mniej ważne kanały. Oczywiście z reguły to była ta właśnie piła stara, nazwijmy ją MK1, tu mamy MK2. Zastanowimy się w tym filmie, czy jakość się poprawiła, pogorszyła, pozostała bez zmian. Czy te wszystkie zmiany, które tu widzimy, to jest cięcie kosztów, może tylko zwykła kosmetyka, a może faktycznie są to jakieś usprawnienia. Oczywiście nie będzie to żaden jakiś ekstremalny test. Myślę, że to jest bez sensu. Piła kosztuje 15 zł. Jeżeli będzie fajnie cięła, jeżeli po sezonie wam się złamie albo zepsuje, no to oczywiście trzeba się z tym liczyć. Te piły z Lidla czasem się łamały. Wynika to też może z tego, że każdy zawsze chce ciąć zbyt szybko. Myślę, że lepiej jest ciąć troszkę wolniej. Ja w tej pile nie robiłem upgrade'u związanego z rozchylaniem zębów. Byłem zadowolony z jej cięcia. Właśnie zawsze sobie ciąłem troszeczkę wolniej. Zresztą teraz mam piłę z Hilki, której tu dzisiaj nie będę przynosił. Piła kosztuje, nie wiem, z 300 zł. Bez sensu to porównywać. Zajrzyjmy do tej piły i zobaczmy, co w niej piszczy. Oczywiście piła z Lidla. Marka piły to Flora Best. Jak wszystkie narzędzia takie ogrodnicze w Lidlu, gdzie tu mamy wysokie jakości, tarcza tnąca ze stali węglowej. Tarcza? No to raczej brzeszczot. Czyste i niewymagające dużego wysiłku cięcie dzięki trójstronnie szlifowanym zębom. Dwa regulowane kąty cięcia. Idealna w ogrodzie. Bezpieczna obsługa dzięki blokadzie. Miękkiemu uchwytowi. 18 cm. Długość ostrza. No złaś. Najpierw ją złożymy. Rękojeść gumowana. Tutaj mamy kawałek plastiku. No to możemy powiedzieć, że ta rękojeść tutaj może jest trochę lepsza. Bez różnicy podejrzewam, że tutaj trzymanie będzie równie dobrze. Tutaj to mamy plastikowe. To jest plastik. Tutaj mieliśmy metalowe, więc może plus dla starej. Jest to oczywiście zawsze gdzieś bardziej wytrzymałe. Tu mamy wpierdzielony jakiś nit. Jakiś sworzeń tu jest. O. Jak widzicie, tutaj jest sworzeń. Wykończenie takie, no ten plastik jakiś taki chropowaty. Tutaj to wykończenie na pewno było dużo lepsze. Mimo wszystko jest to jakiś taki mały detal, który nie wpływa w znaczący sposób na użytkowanie piły. Tutaj na naszym przycisku mieliśmy takie karbowanie, tutaj go nie mamy. Ono też generalnie na nic nie będzie nam wpływać. Linka, żeby sobie powiesić ją w szopie na gwoździu, ewentualnie założyć jakiegoś laniarda. Tu mamy to samo. Kształt jest nieco inny, no ale teraz otworzymy piłę i zobaczymy, co się zmieniło w samym brzeszczocie. Czy w ostrzu. Generalnie nie zmieniło się nic oprócz tutaj takiego otworu, który ma nam ułatwić otwieranie. Tutaj to otwieranie nigdy nie było utrudnione, więc o, tu mamy taki kąt, a tu mieliśmy blokadę, żeby sobie nie przyciąć palców, a tu jeszcze mamy kąt, no żeby coś tam uciąć wysoko czy jakoś. I też mamy blokadę. Tutaj też był taki kąt? Nie. Tutaj była tylko blokada. No więc jest tu jakieś, powiedzmy, usprawnienie tej piły. Grubość też się nie zmieniła. Tutaj generalnie nie ma jakichś wielkich zmian oprócz tego wycięcia, które ma nam ułatwić otwieranie tej piły. Naciskamy przycisk, otwieramy. Tu
tutaj nie mieliśmy wycięcia. Naciskamy przycisk, otwieramy, więc... No po prostu jest, bo jest. Nic generalnie to nie zmienia, mimo że w założeniu gdzieś tam, powiedzmy, miało coś usprawnić. Zobaczmy, jak tnie sama piwo. Okej, wróciłem z cięcia. Miałem taką gałąź świeżą, świerkową, tą nową piłą ciąłem od grubszej strony. W sumie grubsza była ta gałąź, jeżeli ciąłem ją nową piłą, cieńsza jak ciąłem starą. Wyraźnie czułem, że nowa piła tnie lepiej. Czy dlatego, że jest nowa? Możliwe. Oczywiście trzeba by kupić czy mieć piłę tą nową, niewyciąganą z blistra i tą, spróbować ją ściąć ileś tam drzew, czy tam ileś tam gałęzi pociąć, tak żeby sprawdzić, pomierzyć te czasy, sprawdzić raz, sprawdzić drugi. To z reguły jest ciężko wykonalne, w zasadzie niewykonalne. Cóż mogę powiedzieć, ta piła oczywiście ma swoje miejsce w legendzie polskiego bushcraftu. Myślę, że ta jest godną następczynią, na pewno nie będzie cięła gorzej. Jeżeli macie tą piłę, używaliście jej, napiszcie, czy wam się nie zepsuła, czy faktycznie jest gdzieś tam porządnie wykonana, tak samo jak stara. Oczywiście ten element gdzieś to nasze ostrze osłabia, tutaj jest mniej materiału, tutaj jest bardziej słabe. Oczywiście piła jak najbardziej godna polecenia, tnie fajnie, na pewno lepiej tnie od tej mojej piły, która już była trochę używana, nie ma się co oszukiwać. Ale pamiętam test, który żeśmy robili, była nowa piła versus piła używana już dość trochę. I ta używana, test wykazał, no, że chyba się trochę stępiła, z tego co pamiętam, ale niedużo, więc jeżeli te piły byłyby tej samej jakości, przynajmniej na początku, to nie byłoby aż takiej różnicy. Tutaj ta różnica jest, jednak faktycznie ją czułem. Nowa piła cięła jak dzika, ta jednak stawiała opór, zwłaszcza że gałęź ze świerku była dość świeża, jest tam trochę żywicy, więc to jest generalnie niezbyt fajne drewno do cięcia. Ok, nie będę więcej przedłużał, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście piła z Lidla jak zawsze godna polecenia. Czy to stara, czy to nowa. Nowa może być nawet i trochę lepsza. Liczę na wasze opinie, na wasze komentarze, bo na pewno wielu spośród was tą piłę nabyło. Już gdzieś pogoda sprzyja, a nawet pewnie jak nie sprzyjała, też gdzieś tam wybieraliście się do lasu. Cięliście jakieś patyki, strugaliście, więc napiszcie waszą opinię, jestem jej bardzo ciekawy. A osoby, które chcą kupić tą piłę, oczywiście tej starej i tak nie możecie kupić, a ona i tak, nawet jeżeli by się okazało, że się stępi szybciej niż ta lidlówka stara, to i tak jest godna polecenia i 15 zł to dobry wydatek, żeby mieć piłę, powiedzmy, nawet tylko na sezon, a ona, jeżeli będziecie o nią dbać, nie ciąć jak dzicy, to będzie służyć wam na pewno dużo dłużej. Oczywiście przypominam wam o tym, że jest Patronite, że jest losowanie łuku, że są kody do Gearbesta, że są kody do militarka.pl, do Prepper Sklepu, wszystko tam znajdziecie na dole. Ja już więcej nie przynudzam, dzięki za uwagę i do zobaczenia na szlaku.